Co tutaj moja małżonka poczynia? Namiotowanie. Ania, jak ci idzie stawianie namiotu? Pierwsze w życiu? Down. Dziewiątka. Co? Dziewiątka. Michał! To moje punkty. Strzelania, nie wiem jak to się nazywa. Moja tarcza. Do góry nogami. Bardzo ładnie. 61 punktów. Oto moje dzisiejsze wyniki w strzelectwie. Siema. Robię kiełbaski. Będą bardzo pyszne. Gdzie jest kiełbaska? To jest moja kiełbaska. A ta druga, co jest samotna, to jest twoja kiełbaska. Popiłam jeszcze piwko. Moje ulubione pszeniczne. Fajnie się strzelało, dzisiaj mi się podobało. A tobie? I to też poszczelamy. Fajnie, jakby mi to szło tak bardziej równomiernie. Nie wiem, od czego to zależy. Bo ona jest dla mnie ciężko. W kwestia sprawy. Idzie się kąpać w super lodowatej rzeczce. Rzeczka jak rzecz. Współczucia. Powiem ci, że no. Dalej nie wchodź.
Aaaa, jest chłodno. Woda przyjemna, chłodna. Nie róbcie tego w domu. Jak pierwsza noc w tym sezonie pod namiotem? Bardzo mi się podobało. Nie było kleszczy przede wszystkim. Czyli najważniejsze. Ciekawe, czy to działanie permetryny, czy jednak jednak faktycznie tutaj nie ma, przez to, że jest skoszona trawa. Może i nie ma. Tam, gdzie byliśmy rok temu, to może tak trafiliśmy. Akurat tam była wysoka rzeczywiście trawa, las taki nie z trawą. A tutaj, gdzie jest, widzę cień. Tych haszczy tam sporo było wtedy. Bardzo haszczy było i po prostu trafiliśmy pewnie w takie typowe... Kleszczowo. Ognisko kleszczy, kleszczowo. No. A tutaj nawet na namiocie żadnego też nie widziałam. Dobra, to ja może opowiem trochę o moim najnowszym nabytku. Od Cold Steela, GI Tanto. Bardzo fajny nóż, co prawda made in China, produkcyjniak. Nóż w stylu Tanto. Niecałe 20 cm głowni. Full tank. Przetestowany wczoraj. Może nie w ekstremalnych warunkach. Ale i zdarzyło się batowanie, i zdarzyło się obcinanie gałęzi, i naostrzenie kijka. No w zasadzie wszystko, co się robi na takim biwaku. O, czy się uda? Złapa ostrość. Kijki, ładne, tamto. Ja mówię, rękojeść typ full tank. I to bardzo pasuje ze względu na typowo uniwersalny charakter tego noża, którego potrzebuję. Potrzebuję czasem zamiast siekierki, czasem żeby jabłko obrać. W ogóle tego strumyka nie słyszę. W sensie tak, wiesz... Wczoraj myślałem, że może będzie mi przeszkadzać. Co ty? On jest taki monotonny, normalnie jest taka... Chillujący bardzo. Chillujący, nie? No pogoda jest super. Widziałem, że parasol działałeś w przeciwstawie. Tak, nawet mamy parasol przeciwsłoneczny. Jesteśmy dzisiaj ustawieni na wszystkie ewentualności.